Dialog między starszymi i młodzieżą jest ważny przede wszystkim dlatego, że bez niego na pewno się nie dogadamy w żaden sposób. Możemy się wzajemnie inspirować, uczyć, wymieniać doświadczeniami, szczególnie teraz, kiedy trochę te zwyczaje czy zachowania społeczne się zmieniły, bo to nie jest już tak, że senior zawsze uczy juniora, tylko raczej się wymieniamy, więc w przypadku dialogu jesteśmy w stanie się wzajemnie uczyć od siebie. Warto angażować seniorów do wszelkich aktywności, żeby wychodzili z domu, bo dzięki temu są przede wszystkim, brzmi banalnie, ale aktywni. Dzięki temu czują, że żyją, że są potrzebni i tak jak już wcześniej wspominałam, mogą nas wzajemnie inspirować. Często jest tak, że okej, mamy internet i możemy sobie sprawdzić, jak zbudować karnik, ale dużo większą frajdę sprawi nam to, gdy zbudujemy to z dziadkiem czy starszym wujkiem. Na całe szczęście jest coraz więcej programów, które aktywizują seniorów trochę tak instytucjonalnie, ale jeżeli nasza babcia czy sąsiadka, dziadek, wujek, ktokolwiek z seniorów nie wie, że taki program istnieje, no to się na niego w żaden sposób nie zakwalifikuje. Jednak możemy też informować na różne sposoby, czy sami tak naprawdę uczyć seniorów tego, jak skorzystać bezpiecznie z komputera czy internetu. Mieliśmy niedawno święta, gdzie mnóstwo było informacji o tym, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z zamawiania online, że to, że przychodzi do nas SMS i mamy dopłacić do 50 do przesyłki, to nie zawsze oznacza, że rzeczywiście mamy taką transakcję wykonać, tylko bardziej chodzi tutaj o wywodzenie naszych danych. Więc informowanie o świecie seniorów tak naprawdę jest wymianą, bo my trochę jako młodzi ludzie informujemy ich o tym bezpieczeństwie cyfrowym czy kompetencjach cyfrowych. Oni informują nas przede wszystkim o tym życiowym doświadczeniu, o pokorze do świata, o bezpieczeństwie, o tym, jak oni kiedyś przeżywali swoje dylematy, w których my jesteśmy teraz, może w troszkę innej rzeczywistości, ale jednak są uniwersalne momenty w życiu, z którymi się zmagamy. Każdy z nas kiedyś był w pierwszej pracy, każdy z nas nie wiedział, jak się za nią zabrać. A posłuchanie kogoś, kto ma doświadczenie, może się okazać bardzo cenne.